Cześć wam dzisiaj jest wizu, wizualnie witam was w grze która nazywa się Genshin Impact serii, o tym samym tytule. Zacznijmy od tego, że pamiętajcie pić wodę, kawa w tym momencie a, a, a no jest chłodno, bo pada, bo jest przyjemnie. Dajcie znać, czy was też bo no Nareszcie, doczekałem się, doczekałem się, niech to potrwa parę dni. Dziś są urodziny z mojej perspektywy, czyli wczoraj dla was były urodziny Shikanoin Heizou, więc mamy od niego te grzybki, są tego te... I co? Obrazki też powinny być, wklejam wam tutaj jest zapewne. To jest postać, na którą się troszeczkę czekało i były z nią giga dramy, giga akcje. Szczerze powiedziawszy, ten design, który faktycznie on dostał, jest ok, co najwyżej. Pasuje bardziej do... Głównego bohatera jakiejś takiej serii anime, wiecie, jak Naruto biegnie, zdobywa coraz więcej powera i ja ratuję cały świat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc jego design podoba mi się bardziej niż design głównego bohatera w tej sytuacji, chociaż Traveler to nawiązuje do Linka z Zeldy, wiadomo dlaczego tak jest. To, co mi się wydaje ciekawe, to, że mogli zrobić coś mega ciekawego z tą postacią. I nie wiem, czemu tego nie zrobili, bo koncept arty od fanów były przeczaderskie, znaczy koncept arty, arty do postaci, takie jakby koncepcyjne, przed pokazaniem tego, jak Shikano Inheizo wygląda, były mega przesadzone. Zresztą voice actor do Shikonoko... Voice voice actor do Shikano Inheizo, potem osoby od tych fanartów zatrudnił do zrobienia wspólnego arta, więc fajnie było, fajnie było! Jak znajdę tego arta, wiem, że ostatnim razem miałem z tym problem, to wam wstawię, bo jest przeczaderskie. Tak czy inaczej, zabierzcie na specjalną przejażdżkę, nacieszcie się dzisiaj obecnością tej postaci, czy wczoraj w sumie, ale dzisiaj bo wam o tym przypominam, bo bo nie, a no, no, tak, nagrywanie z wyprzedzeniem jest złe, nagrywanie z wyprzedzeniem złe, a nie, nie, jeszcze odklikać tutaj, żeby mi zniknęło i nie świeciło się na czerwono, i Teraz możemy przejść dalej do odcinka, w którym zaczniemy od stwierdzenia, co jest grane, czy ich pogrzało. Ja wiem, że są upały, ale czemu? Czemu i tym czemu jest? Zapowiedziany został livestream do aktualizacji 5.0. Zapowiedziany został z dużym wyprzedzeniem, między innymi dlatego, że Genshin wykonał Fikołka, był. Absolutnie piękny, cudowny, podobało mi się, to naprawdę kocham. Wzrost zainteresowania Genshin'em zaraz przy okazji aktualizacji 4.8 skoczyło wszystko do góry, tak jakbyśmy się cofnęli, trzy aktualizacje do tyłu praktycznie. Zasięgi na odcinkach nagle mi pojechały w górę. Łut, 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 łut. Wszystko się zrobiło mega i kilka dni temu zrobiło takiego klęka bardzo mocnego. Zresztą z insidydu dostałem informację, że klęknięcie, jeżeli chodzi o retencję, straszne, bo pierwszego dnia ludzie weszli do simulanki, zrobili wszystko, co było do zrobienia pierwszego dnia, a drugiego dnia weszli zobaczyli, że wiele więcej nie ma i od tamtego dnia się nie logują. więc jeżeli chodzi o zasięgi simulanki, to na razie są słabe. Zakładam, że ludzie pod koniec tej aktualizacji wrócą, wbiją nadrobić wszystkie brakujące rzeczy. Innymi słowy, wygląda to tak, jakby HOJO troszeczkę źle zaplanowało. Balans kontentu, który jest dostępny, jakimi dawkami ludziom dawać ten kontent do zrobienia. Dajcie znać, czy macie podobne wrażenie, a ja wracam do tego, o czym miałem mówić, i nie odchodzę na poboczne rzeczy, czyli został zaanonsowany livestream stream do aktualizacji 5.0, który odbędzie się już 16 sierpnia, czyli w przyszłym miesiącu, czyli brakuje nam momencik. Jaki to będzie dzień w ogóle? Z zakładam, że piątek, ale raz, dwa. 3, 3 tygodnie tak, za, za 3 tygodnie licząc od dzisiaj plus 2 dni w piątek, w piątek za 3 tygodnie 16 widzimy się na livestreamie który będzie o 6 rano Czasu naszego. Jeżeli nic nie eksploduje i nic nie wybuchnie, to ja się o tej 5.45 zwlokę z łóżka, ubiorę jakiś t-shirt, który nie wygląda na piżamy, siądę przed kompa i zrobimy tego live streama o 6 rano. Zapewne będę go robił sam, bo wiem, że Gurglin nie będzie mógł być online, na żywo gadać, a nie chcę nikogo innego budzić tak na chama z mojej ekipy, żeby ze mną posiedział i pogarniał. Zresztą, jak inna, na tyle samo że nie potrzebuję w bonusie nikogo. Ewentualnie kogoś, żeby mi screenshoty robił, ale to, 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 to może ktoś z Was, kto będzie siedział na privie mi wyśle I jakoś to zrobimy, jakoś to zrobimy. Innymi słowy, ja jestem gotowy, będę i się widzimy tego, tego, tego 16, więc zapis live streama oczywiście będzie. A dlaczego będzie to o 6 rano? No, dlatego, że mają 15 dzień duchów, czy jakieś tam ich nieodpowiednie, jakieś święto mają, więc oni mają oczywiście przesunięcia czasowe, więc ten nasz 16 to się pokrywa częściowo z ich 15, co oznacza, że to nie jest takie proste, co oznacza, że to nie jest takie wygodne, więc ze względu na ich świąteczne rzeczy, jest przesunięcie godzinowe bardziej tego streama, które nam bardzo nie pasuje, ale z ich perspektywy, no muszą to tam jakoś ogarnąć. Z tego co zrozumiałem, w ten sposób. Je jeżeli chodzi o godzinkę, to naprawdę, naprawdę mi to nie leży. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, bo dla mnie to troszkę masakra, ale. No być będziemy, no byliśmy na każdym live streamie tłumaczeniu, chyba od aktualizacji 1.3, wydaje mi się. Jakoś tak. Od prawie samego początku byliśmy. To znaczy, ja tu jestem, wiecie, od pierwszego dnia gęsina, ale robiliśmy każde tłumaczenie i nie było takiego przypadku, żebym nie dał rady, więc w stanie te godzin wcześniej, żeby to zrobić, no to to, to, to jest pomniejszy problem. D -d -d Tradycyjnie się stanie zadość w tym momencie, a ja bym przeskoczył do rozwiązania konkursu, który tym razem poleciało w ekspresowym tempie, jak to napisała Secia. Widać, że wizu nie wybierał. Mamy fantastyczny, przepiękny konkurs od Foki. Pozdrawiam cię mocno i serdecznie jesteś osiem. Dziękuję za organizowanie tak świetnych konkursów. Jury do rozstrzygnięcia to była Foka i Rewiz. Widzicie, że pominęli mnie, dlatego też tak szybko się pojawiły wyniki. 23.00 o godzinie 18.00 kończył się konkurs, a wyniki 20. Około 20, czy tam zaraz zamkniemy, już było. Trzeba było zaprojektować Wykli Fokę i mieliśmy tutaj piękne rzeczy. Aleksja z tymi plastelinowymi ludkami, ze smokiem całym, jest mega. To w ogóle wygląda. Ja bym to wstawił do szopki. To wygląda mi wręcz świątecznie, jest mega. Widzę w tym, tym tą koncepcję. Z opisem skili ze wszystkim było i figurki pofotografowane pojedynczo. No naprawdę, widać ilość roboty i serducha wpakowane w całą tą koncepcję. Lecąc dalej, mamy Sander, i tutaj przeskakujemy z kolei na Digital, i też jest fajny kontrast kolorów, i jest foka w wersji bossa, różne etapy z różnych faz walki, więc jest to wszystko zaprojektowane i wykminione co ona ma robić na placu boju, więc to jest kolejny taki, że, że, że poszliśmy po bandzie Iketeru, ojeju! Z Iketeru też to jest teatr, teatr taki, który chciałbym zobaczyć w przeciwieństwie do Imaginarium Theatre, który zacząłem robić na drugim koncie i wcale zachwycony nie jestem, ale tam jest problem ze zrobionymi postaciami, to jest inna sprawa. <noise> więc, jeżeli chodzi o to Iketeru, dziękuję ci wypas, Niko. Nawiązując do kart mamy tutaj piękne, mamy fokę, mamy foselo, mamy ją u góry właśnie. I will have order, czy właściwie order mamy. Sztuczce są. Z opisem ze wszystkimi informacjami. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście jest i jest w zakładce niekonkursowej już, a w już wam mówię, jak to się nazywa. W lisim archiwum, w lisim archiwum to mamy. Rankosis jest przecudnym zgłoszeniem, gdzie mamy jedzonka różne do podejrzenia, więc są torciki, nie torciki, bombo czas i teraz się zrobiłem głodny, jeszcze śniadania nie jadłem, jak tak można, rankoszy, jak tak można, przeskakując mamy habereczka, mam nadzieję, że poprawnie przeczytałem twojego nika i tu mamy renderek, który wygląda czadersko, bardzo podoba mi się to oświetlenie z jednej niebieskim, z drugiej różowym, nadaje takiego absurdalnego, tego ja ogólnie jeżeli chodzi o programy 3D to nie ogarniam, ale Hydrofo wygląda mega i ma taki vibe troszeczkę... Znaczy teraz mi się z Fanko Popem skojarzyło, ale wcześniej mi się kojarzyło z koraliną, więc jestem bardzo, bardzo, bardzo na tak. W ogóle polecam opisy, bo to te skile, które są postaciom nadane, tak jak tutaj od NKI, kolejna osoba, kolejne świetne zgłoszenie, jestem. Jestem zachwycony waszymi koncepcjami. Teraz jak tak patrzę, to mam kilka dodatkowych pomysłów do swojego, więc... A Jerzyk tutaj poszaleliśmy i Jerzyk jest na papierze. Te arty są wyczółpiste z koncepcjami, jak wygląda, jaki jak jest etap. Walka na jedzonka musi być, walka na jedzonka jest na propsie. Totalnie. To jest Venvid i Da Vinci. Jestem zachwycony. Tutaj naprawdę jest kupa roboty włożona i wygląda to czadersko. O, u mnie też była koncepcja ale nad tronem: to miało wisieć. Głusel, <die> I różne etapy w banieczkach zapisane. Świetnie to jest zrobione. To jest za Eddie. Opis może przeskoczymy, zapraszam do przeczytania, ale jest ta figurka. Figurka, która jest z dodatkowymi skrzydłami. Wygląda świetnie. To prawie jak u mnie na parapecie, tylko inny parapet mam, ale, ale okno i, i te cuśki za oknem, te, te rolety jest, jest na tej samej zasadzie. Wygląda super. Wygląda naprawdę czadersko. Kurde, macie talent i wam się chce. I to jest moje... O, to jest moje zgłoszenie. Jak widzicie, za dużo tutaj nie ma. Nie wiem, rzuciłem tylko to tekstowo, co napisałem pierwszego dnia po starcie konkursu, a potem nie miałem czasu rysować, więc to jest moja wymówka. Tu już jesteśmy u Rawi i jest czaderskie z tymi lustrami. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Koncept na bossa jest wyczupisty. Taki prosty, ale widać przekaz, widać co tutaj jest zawarte, więc jestem bardzo na tak. Ej, trudno by było wybrać. Ja bym spędził parę tygodni na wyborze. Cieszcie się, że nie było mnie w jury. I to jest foka Boss, jako figurka od ugo Mam wersję zwykłej foki. Ta jest wypasiona w kosmos. Mega jest. Mega, mega. I wersja concept art narysowana. Czaderska taka, widzicie ten chaos, taki troszeczkę Alicja w krainie czarów, jest ten vibe. Wyszło ci to, Ugo, wyszło ci to totalnie, a teraz jesteśmy u Aki i ma strój z wody. Ta opcja jest super. Bardzo, bardzo. Więcej zdjęć od Ugo Szoszo. Widać te kolory, które, jak dla mnie teraz, bardzo, bardzo przypominają to, co zrobili z Sundayem w Funkaiu na jego modelu 3D, tym, który będzie grywalny. Kolejna wersja animacji. Jesteśmy u Anti-Hero, tu chyba będę musiał obracać, to ja sobie to zgram i po prostu wam wmontuję, bo tak będzie szybciej, ale też bardzo fajna pracka, podoba mi się kontrast kolorów, mocny, z takim umf i uderzeniem. Coś tutaj jeszcze mieliśmy... tak, mieliśmy wyniki na sam koniec, tutaj Foka wrzuca, że zwyciężyli Ugo Szoszo, Jerzyk, Eddie, Venvidi Da Vinci, Iketeru, Niko oraz Aleksia. Chadersko, dziękuję wam za zorganizowanie tego konkursu i dziękuję za wzięcie udziału, jesteście... mega jak zwykle, poprawiliście mi humor, wasze arty są cudowne. Więc to było szybkie, to było szybkie, a ja też szybko przypominam, że wczoraj wystartowała lista na Honkaja Star Raila, będziemy lecieli po Juni oraz Huohuo, za tę listę trzyma co najmniej 30 rolek internet, na tyle dobry, by móc mi streamować to, co restreamować streamować dalej. I zgodu rodzica, widzimy się tam 30? 30 chyba w środę, 3... nie, 31 za tydzień równo, 31 się widzimy o godzinie 18, więc zapraszam do wspólnego rolowania. A ja bym przeskoczył do stwierdzenia, że Mamy uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery! Spekulacje pamiętajcie, że co się zobaczy, to się nie odzobaczy i co się usłyszy, to się nie odusłyszy, więc weźcie wszystko z wielkim przymrużeniem oka, i jeszcze większym ziarnem soli, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj było troszeczkę inaczej. Przede wszystkim pojawiają się stare liki na nowo, więc ludziska nie dajcie się nabrać, bo jest zamieszanie. To mocno dotyczy Shilonen, ale rzucę najpierw o starych likach, co było, rzucane w okolicach i na i przejdziemy do tego, co będziemy mieli zaraz. Więc w trakcie i na były testy postaci, która miała więcej niż jeden żywioł i potrafiła zmieniać swój w zależności od ym, sytuacji, wydaje mi się, że to miało być pod elemental skillem, i to mogły być testy wcześniejszej wersji koncepcji skaramusza. Nie wiem, czy tak faktycznie było. Ale z tego co rozumiem, to co zostało uznane za fejkliki, nie jest samo w sobie likami, jest raczej informacjami na temat czegoś, co było testowane i nie zostało nigdy dodane do gry. Więc takie coś się tam pojawiało i znowu teraz te liki zaczynają szaleć. Znowu informacje na temat tego, że mamy dostać, mamy dostać postać, która będzie miała zmienny żywioł, czy będzie biegała z różnymi żywiołami. To z tego co rozumiem nie jest prawda, może coś takiego jest testowane, ale na chwilę obecną nie mamy połączenia z żadną postacią, która mogłaby się zbliżać. Za to, to co mamy, to są postacie... Które mają różne zdolności i różne bonusy, w zależności od tego, jakie inne żywioły są w drużynie. Czyli mamy Shilonen konkretnie, która ma te swoje. Kryształy, ona jest geo, nie? Więc ona ma te kamyczki, takie gemy, związane z żywiołami i w zależności od tego, jakich team'ów mamy dorzuconych do niej, z jakimi żywiołami, to ona dostaje różne bosty, różne bonusy. To rozbebeszymy jutro na części pierwsze, bo, bo w sumie nie tym się chciałam zająć, ale wam mogę tylko tak rzucić, że ma bonusy w stylu zwiększony resistance, czy tam absorbowanie jakichś obrażeń, w zależności od tego, jakie są inne. Żywioły w drużynie, więc to jest to. To jest jedyna rzecz tego typu, która wycieka z beta testów, z tego co rozumiem. Wszystkie inne informacje na temat postaci, które mogłyby korzystać z kilku żywiołów, są na ten moment nieprawdziwe. Nie oznacza to, że coś takiego się prędzej czy później nie pojawi. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że nie, chyba że zrobią coś w stylu, że są bliźniaki, które współdzielą skillę ze sobą i wiecie, tu jest jeden żywioł, tu jest drugi żywioł. Jak odpalimy jedno, odpalimy drugie, to coś się tam zmienia. Jakieś kombinacje. Tak na chwilę obecną to mamy Archonów i mamy Sovrina i, i kilka postaci na tym poziomie, i nikt nawet nie zbliża się do żonglowania żywiołami mechanicznie, co oznacza, że prędko tego nie dostaniemy, jeżeli dostaniemy to w ogóle. Nie nastawiajcie się za bardzo. Druga informacja na dziś jest taka, że Arle jest chyba najniższą postacią na modelu dorosłym kobiecym, jaka została dodana do gry. I jeżeli dobrze pamiętam, że są... Znaczy jak porównacie Arle z Dechą, to to jest przeskok wzrostu gigantyczny, nie? Plus weźcie pod uwagę, jakie ona ma buty, jakie ona ma szpile pod nogami. Nie jestem fanem szpilek, ale w tym wypadku też ty to, to robią swoje. Mawujka będzie prawdopodobnie najwyższą postacią... Na modelu żeńskim dorosłym, jaką mieliśmy do tej pory w grze, przy zaznaczeniu, że jest prawie tak wysoka jak żongli, więc będzie wzrostowo. Prawie jak ten koleś. Praw... Nie, nie wiem, czy widzicie przeskok między jednym a drugim. Tutaj sięga dotąd. Eee, z, 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 z. Ona jest prawie tak wysoka. Ona jest gdzieś, gdzieś dotąd. Więc mawujka jest bardzo, bardzo, bardzo wysoka. Przy czym nie jest wyższa od La Seniora, ale La Seniora nie jest grywalna. La Seniora jest to wyższa od Jungle'ego. To, to inna sprawa, ale La Signora nie jest na modelu, który jest grywalny. Ona ma swój model, który nie jest origowany do tego, by być grywalnym. Więc jakby La Seniora kiedyś grywalna miała być, to musieliby jej zmodyfikować model, albo przynajmniej. I podpiąć orygowanie do, do tego, co ma, takie jak, jak jest na modelach grywalnych. Z jej suknią, z tymi elementami, które ma ona ubrane, nie jest zbyt duża szansa, że grywalna będzie na tym modelu, który jest. Z drugiej strony, ludzie się zapłaczą, jeżeli faktycznie nie będzie do zdobycia i ten. Moim zdaniem, ona będzie prędzej czy później ją dodadzą do Honka Jasta Rail albo do Zen Zone Zero i tam będzie jako postać wyciągnięta z innego uniwersum i będzie tak, jak ma wyglądać, i będzie się zachowywała tak, jak się zachowuje tutaj, więc. No, ale poza tym to mamy jak mamy. La Seniora, i jeżeli zdjąć jednej i drugiej postaci buty z obcasem, to prawdopodobnie jest minimalnie niższe od Mawujki. Na oko patrząc po screenshotach, po typozach modelu, wygląda to tak, jakby la Signora po usunięciu tych elementów ten i nie licząc jakby strasznącej do góry fryzury, tylko łapka do głowy, to powinna być tego samego wzrostu lub minimalnie niższa od Mawujki, ale zobaczymy jak będzie w sumie bardzo ciekawa informacja, bo do tej pory raczej szliśmy w dół i kolejne postacie były minimalnie niższe niż Wcześniejsze wersje dodane, nie wiem, się to nikt nie przebił, ale no jest jak jest. Przeskoczmy do tego, co jest informacją główną dzisiejszego odcinka, czyli podsumowanie wszystkich rolek w aktualizacji 5.0 i mogę wam powiedzieć, że wreszcie jest nieźle, z tym, że no zazwyczaj w aktualizacjach 0 jest nieźle. I mamy też potwierdzenie, że urodziny wypadają faktycznie w aktualizacji 5.0, a nie 5.1, bo nie ma skróconych aktualizacji, nie ma przesunięć. Skrócone aktualizacje i przesunięcia są podobno planowane na aktualizacje 5.1 i 5.2, gdzie będziemy mieli o plus minus tydzień krótszy content, jeżeli teliki są poprawne i prawdziwe, a potem wylądujemy na wakacyjnej aktualizacji w 4.8, bo się nam daty będą zgadzały. Hojo zrobiło coś, co mi się nie bardzo podoba, bo aktualizacja 5.0 zazwyczaj była świętem tego typu, że wchodzi nowa zona, wchodzi nowa aktualizacja i są nowe rzeczy. Yeah! Mamy około 100 rolek, już wam mówię ile było w poprzednich aktualizacjach, bo mam to oczywiście pod ręką. Jeżeli chodzi o aktualizację 4.0, to było 83 darmowe, 109 dla ludzi z Welkin Moonem i 117 dla ludzi z Battle Passem i Welkin Moonem, a w aktualizacji 4.1 urodzinowej były 104, 130 i 138. Skacząc jeszcze bardziej do tyłu, mamy aktualizację 3.0. Czy mam 3.0 gdzieś pod ręką? Mam 3.0 pod ręką, ale to z innego podliczenia, więc tutaj mogło się to rozjechać. No i tam było ponad 85 rolek Free to Play, jeżeli dobrze pamiętam. Nie są podliczone z tego źródła wersje płatne. I aktualizacja 3.1 urodzinowa miała równo 100. Więc tutaj poszliśmy troszeczkę po bandzie, bo już wam mogę zdradzić finał. Zresztą widzicie go: 113, 139 i 140. I w sumie łącznie mamy tak, jakby kumulację z nowej zony i ten, co oznacza, że aktualizacja 5.1 prawdopodobnie będzie biedna w rolki, ale to zobaczymy. Takie głosy po prostu chodzą w inside, że wykonali myk taktyczny i część rolek, które byśmy w bonusie zobaczyli, się pokrywa ze sobą, i to wcale nie jest pełna suma, tylko pokrywająca się część jedno z drugim. No ale przede wszystkim eksploracja w aktualizacji 5.0 da nam 4415 primogamów. Tu się wlicza Arkon Quest plus World Questy 1360, Melanister Quest 60, Kinich oraz statuły 7:20 Primogemów. Warpy 180 Primogemów, Domenki 15, Skrzynki 1900, levelowanie statuły 7 do 180 Primogemów nam da oraz Forged Stone Ring Level Up 640. Limitowane eventy dadzą nam do kupy razem wzięte 2160 Primogemów, co daje nam 900 z main eventu: Bomberman 420. Ten Bomberman, którego wam zapowiadałem od dwóch lat ponad. Fotoalbum 420 oraz Battle Event 420 również. Z daily będzie do zgarnięcia łącznie 2520, jeżeli zrobi się wszystko. Stardust Exchange 1600, triale do postaci 5 gwiazdkowych, 80 primogamów, Spiral Abyss 800, Imaginarium Theater 1240, Achievementy 950, urodzi nowe akcje i wszystko na około 3200, HoYoLAB login bonus 80, livestream do wersji 5.1.300, sam update i naprawa błędów, jeżeli nie wyskoczą jakieś dodatkowe, da nam 600 primogam, redemption code około 60, web eventy około 80, dropy z Twitcha 30 i nowe tutoriale 40. Dla płacących jest jeszcze Welkin Moon, który da nam 3780 plus 420, oczywiście w Genesis Kryształach jest to ciachnięte, jeżeli chodzi o miesiące, więc dlatego nie jest pełna i Battle Pass 1320. Co oznacza, że gracze free to play będą mieli 18155 primogemów, co się przelicza na 113 różowych rolek, licząc wszystko na różowe rolki, w tym do wyciągnięcia w pierwszej połowie z 68, jeżeli chcecie Walczyć konkretnie o Mualani i nie interesuje Was skinnicz, to będziecie mieli z tego 68 na pierwszą połowę. Bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o wersję z Welkin Moonem, to będzie łącznie za zrobienie wszystkiego 22 355 primogemów, co się przelicza na 139 różowych rolek, w tym 80 w pierwszej połowie. I Welkin Moon wraz z Battle Passem da nam 23 675 primogemów, łącznie 147 rolek i 84 w pierwszej połowie. Powiem Wam, że jest to chyba najlepszy wynik, jaki mieliśmy do tej pory, ale to jest kumulacja aktualizacji 5.0 i aktualizacji urodzinowej, która zazwyczaj wypada na .1. Dajcie znać, co myślicie na ten temat i czy waszym zdaniem daje to radę, bo no ja słyszę mieszane głosy, to znaczy byłem bardzo optymistycznie nastawiony, byłem bardzo 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 optymistycznie nastawiony, jak zobaczyłem tą listę, a potem do mnie dotarło, że to są urodziny plus 5.0. I reakcje ludzi z insajdu są takie, że no to jest Suma części składowych jest mniejsza niż części składowe normalnie by były, to, ale to pesymizm przez nich może przemawiać bardzo mocno. Innymi słowy, jest nieźle, jest lepiej niż było kiedykolwiek do tej pory, poza chyba aktualizacją pierwszą startową. Tak całkiem, już Wam mówię, ile było w aktualizacji 1.0 i to jest um, 162 rolki free to play i od tamtego czasu nigdy nie byliśmy nawet blisko tego. 162,3 Dziesiąte rolki były do przygarnięcia w 1.0. Jeżeli ktoś wtedy nie grał, to mu przeszło naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo koło nosa. A potem spadek był o ponad połowę, bo w aktualizacji 1.1 to już było 64 rolki, więc widzicie no troszkę mniej. I aktualizacja 2.0 dawała nam 86 rolek, a aktualizacja urodzinowa 2.1 dawała nam 94,5 rolki, co oznacza, że widzicie, jest przeskok. Poszliśmy troszeczkę do góry, no ale tak jak mówię, mamy kumulację wejścia nowej zony i urodzin, czego nie mieliśmy jeszcze do tej pory, więc e, tylko jedna specjalna aktualizacja. Tego typu na nas czekam. Następna będzie dopiero Lantern Może być posłucha, może być posłucha. Twoje wrażenia w komentarzu na dole, a ja chciałbym przypomnieć tylko, że trwa w tym momencie jeden konkurs upały. Za chwilę powinniśmy wystartować battle. Konkurs event, który jeszcze nie wystartował. Moja wina zapewne. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Fokę. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś osą. Awesome. Dziękuję Ci za to, że zorganizowałeś konkurs, który się zakończył bardzo sprawnie i legitnie i w ogóle mega osom. Awesome. Jesteś osom! Awesome! Pamiętajcie, że wciąż trwa check-in web Event, jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 25, a w nim szmaty z expem i w Honkaiu Star Railu dzień 25 oznacza te takie łapki, bo... Hmm, kredyty były wczoraj, a jutro są filmy. Nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze I jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to tu pewnie będzie 20 parę godzin. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą Lisi Arce Magowie Wasze magia jest twitcher, Wasza magia jest Arcy, potężna jesteście, Arcy, o są dzisiaj Twitcher nauci. Wasza magia jest potężna, jesteście osom i na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć um, codziennie na streamie zmontowania. więc zapraszam na to. A ja idę montować, więc to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Życzę Wam miłego dnia, dobrego dzienka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karędzi wam sprzyja. Miłego do następnego i hej! We had no time to say goodbye. So let's not call it that. Już mnie paluszek nie boli, już nie mogę narzekać. że, że, że Wiecie, paluszek i nóżka to szkolna wymówka, jakoś, ja, jakoś tak było, i, i jakoś tak to szło.